Szczęść Boże, w 27. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kiedy patrzę na swoje życie, to zastanawiam się, czy ja mam wiarę, czy jest to tylko zwykłe przyzwyczajenie. Wybrałem ścieżkę życia, żeby jakoś to było. Zajmuję się jednym czy drugim zadaniem na parafii czy w szkole i każdy dzień mija. Ale przychodzi taka tęsknota, jaka przyszła do uczniów, którzy mówią do Jezusa: przymnóż nam wiary. Jakże to niedorzeczne, ale prawdziwe. Mają Go przy sobie. Idą ramię w ramię, widzą i słyszą to, czego On dokonuje. Po prostu jest świetnie, ale to nie jest to. Bycie świetnie mogę zrealizować w parku rozrywki, do którego się kiedyś wybiorę, żeby odpocząć od wszystkich codziennych zajęć. Gdy mogę powiedzieć, jak bardzo tego potrzebowałem, bo ciągle pracuję i pracuję. Jednak wracam do stanu poprzedniego. Znów wracam do rzeczywistości, w której wydaje mi się, że jestem niezastąpiony, nieomylny. Koniecznie potrzebny i w ogóle. Znów z utęsknieniem czekam na uznanie i docenienie. Bo jestem człowiekiem. Ale to człowieczeństwo Bóg uczynił czymś niezwykłym. Po pierwsze, stwarzając nas z miłości, uczynił nas podobnych do siebie. Nie adoptował nas, ale dał nam życie. Jakże bardzo ciśnie się na modlitwie pragnienie, by stać się nieużytecznym, niezbędnym i niepotrzebnym, ale czyniącym wszystko z miłości bezinteresownie. Może to też wyraz naszej gonitwy za tym, żeby zostać wyróżnionym. Znów jest pragnienie, by zrobić to o własnych siłach. Tylko wiara czyni cuda, ale wtedy, kiedy ukazuje się w czynach służby, biorąc przykład z Pana Jezusa. Dlatego nie jesteśmy wezwani, aby służyć po to, by na coś zasłużyć, ale by naśladować Boga, który stał się sługą z miłości do nas. Nasza droga to nieustanne towarzyszenie innym ludziom. Powinniśmy wciąż na nowo szukać dróg dotarcia do drugiego człowieka. Różne są bowiem potrzeby. Jedni nas pragną dla pomocy materialnej i potrzebują od nas takiej pomocy duchowej. Trzeba jednak pamiętać, że u podstaw zawsze leży dar miłości i dar bezinteresownego serca. Spójrzmy, czy kiedy modlimy się, to w tej modlitwie nie przykleja się do naszych próśb jeszcze takie jedno zdanie. To i tak się nie uda. Kiedy Jezus mówi o czymś niemożliwym, to właśnie daje przykład morwy, mocno opierającej się na swych silnych korzeniach. Jest to związane ze sposobem, w jaki Pan Jezus rozpoczyna swoją odpowiedź. Jeśli będziecie mieć wiarę, a wiara to emunach, który to ten hebrajski wyraz możemy także przetłumaczyć jako mieć siłę, być dobrze podpartym. Temu, kto swoje życie mocno opierał o Boga, nic się nie oprze. I to jest właściwy sposób życia. Być wiernym Bogu i sprawiedliwym, jak pisze prorok Habakuk. Czekać na odpowiedni moment, kiedy nasze działanie będzie potrzebne. Kiedy zostaniemy wezwani do dania świadectwa. A ono przyniesie nam zwycięstwo. Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Tak napomina święty Paweł Tymoteusza. Bo to są zdrowe zasady, dobry depozyt, którego powinniśmy strzec. Może nie będziemy przesadzać drzew jednym poleceniem albo przenosić góry, bo jest nam to zupełnie niepotrzebne. Apostołowie też się tym nie zajmowali. Jednak oni potrafili w kilkunastu roznieść Ewangelię po całym świecie. Co za tym idzie, my przy swojej mikrowierze także możemy robić niesamowite rzeczy. Oczywiście wypełniając podstawowy warunek. Chodzić z Bogiem. Gdy Ewangelia traktuje się wyłącznie jako wierzchnie ubranie, a nie jako prawdę przyjętą sercem, wówczas naturalnie zniekształca się nam obraz Boga. Ciężko jest nam pogodzić Jego wszechmoc, władzę i mądrość z umniejszeniem się do tego stopnia, żeby umył człowiekowi nogi. Nie rozumiemy tego, jak Bóg mógł stać się niewolnikiem zrównanym na krzyżu z przestępcami, zabitym. Przerasta to nasze wyobrażenie, które naznaczone jest ludzkimi słabościami i snami o potędze i wyższości. Ewangelia pokazuje, że nasze trudy, praca, obowiązki życiowe, powołanie mają ogromne znaczenie. Chociaż nikt z nas nie biega po tym świecie z nalepką zbawcy czy mesjasza. Nieużyteczność nie dotyczy naszej wartości ani wartości naszej pracy, lecz naszej motywacji do działania. Przymnóż nam wiary, Panie, byśmy rezygnując z siebie zyskiwali Ciebie każdego dnia. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.